Cześć! Dzisiaj nagrywam dla Was vloga w nieco odmiennym miejscu, bo jesteśmy nad wodą. Jest piękna pogoda, świeci słońce, wieje wiatr. Tak, tylko z playbacku. Dobrze, dziękuję bardzo. Polecam się, do widzenia. Okay, przepraszam, koncert. Woda, mówiłam, że jestem nad wodą, słońce. No dobrze, tak uczciwie to trochę żyję jeszcze wspomnieniami z wakacji, a za oknem jest zimny wiatr, ciemno, mokro. Powitajmy naszą długo wyczekiwaną polską jesień. Głębokimi rzekami, pachnącymi szuwarami, idzie jesień prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Wiem, że pojawiam się tutaj z częstotliwością godną Adbustera, ale nie ukrywam, że nawał pracy trochę przytłoczył moje ambitne plany związane z rozwojem kanału na YouTubie, bo ostatnio dużo się nie dzieje na polu zawodowym. Ta dziewczyna jest doskonała. Zagrałam ostatnio w bardzo fajnej produkcji kinowej Dora i Miasto Złota. Uwolnij swą dziką naturę. Butek! No jasne, kumpluję się z małpą. Wcieliłam się w postać Sami. Gdzie jesteśmy? Nie wiem, to jakaś dżungla. Czekajcie, trzech typów mają broń. O, fajnie. Dora wzięła nożyk na lekcję muzealną. Zagrałam również w serialu Find Me in Paris, Znajdź mnie w Paryżu. Tam gram Ines, przyjaciółkę głównej bohaterki, która jest baletnicą. Spędź lato na Peregrine Island. A wspomnienia zostaną z tobą na zawsze. Zagrałam też w produkcji Netflixa The A-List, gdzie wyjątkowo jestem narratorem. Wrócimy wszyscy tam, wrócimy wszyscy tam, gdzie nasz dom. I jeszcze koncert ze studium Acanthus, trasa Acanthus Live 2.0. Bardzo się cieszę. Nie mogłam niestety wziąć udziału w pierwszej rokowej trasie, ale w tej już będę, wkrótce zaczynamy przygotowania. A jak ci na imię, Aniele? Rola Margit w Koronie Królów. Margit? Jakie cudowne imię, Mar, jak Maria, pobożna, która słucha słowa i każdy rozumie, Mar, jak... Moja postać nazywa się Margit. Marta, która troszczy się o wszystkich. Nie Margrit, nie Mangrit, tylko... Margit, jedyna w swoim rodzaju, mądra i troskliwa. Po co on tyle gada? Aurora! Diabolina jest zagrożeniem dla wszystkich. Będziemy cię chronić za wszelką cenę. Chcę wam zdradzić przy okazji małą tajemnicę. Udzieliłam głosu Aurorze. Już możesz to powiedzieć. Już mogę to powiedzieć, tak. Do ostatniej chwili, do premiery nie mogliśmy nic powiedzieć. A ze mną jest książę Filip. Czarownica 2. Byliśmy na filmie, jest strasznie uroczy, wzruszyłam się. Wyszliście? Ja też i w ogóle bardzo mi się podobał, polecam wam, to jest kino dla całej rodziny i no, oby frekwencja była jak największa na tym filmie, z dubbingiem oczywiście, tak? Tak, kto zobaczy, niech nas oznacza, będzie nam bardzo miło. Aurora, książę Filip, no i... Diabolina, której nie ma jeszcze z nami, ale... Ale bardzo byśmy chcieli, żeby Magda Cielecka tak. Stała tutaj obok nas. Pozdrawiamy was serdecznie. Pozdrawiamy, hej. Nie mogę powiedzieć o bardzo fajnej i długo wyczekiwanej grze komputerowej, w której gram. A w ogóle to też jest dla mnie tak ekscytujące, bo pierwszy raz w życiu biorę udział w tworzeniu gry. Wierzcie mi, że sterowanie jest niesamowite. Jest to totalnie nowe doświadczenie, zupełnie inaczej się też to nagrywa. I wkrótce powiem, jak tylko będę mogła, od razu siadam, nagrywam i mówię wam, co to jest, ale niestety teraz nie mogę. W końcu powiem ci, co myślę. A w międzyczasie wrzuciłam na kanał Tak, tak, to ja razem z Mateuszem Dębskim i muzyczny spektakl, z którego pochodzi utwór, możecie zobaczyć w grudniu od 18 do 22 w Teatrze Narodowym. Sukulenty. Rośliny, które przystosowały się do życia w warunkach ograniczonej dostępności wody, wykształcając tkankę wodną służącą do jej gromadzenia, oraz szereg dalszych adaptacji w budowie i fizjologii. Postanowiłam, że zajmę się uprawą roślin doniczkowych. Komu to potrzebne? Udostępniając o tym post na Instagramie, usłyszałam od was, że tak, na pewno przy twoim trybie życia wszystkie ususzysz po tygodniu.
pomijam fakt, że 98% to sukulenty. Ooh, I just moved it over. Dużo tego. Dlatego w te wakacje starałam się jak najbardziej naładować baterie, a to wszystko pod hasłem żeglarsko-wodno-hulajnogowym. Niebo i morze chcą zejść, coś woła, czy blisko stąd marzenia są. Pierwszy raz od dłuższego czasu pojechałam z rodziną na taki wyjazd. Dokładnie pojechaliśmy do Chorwacji na 6-dniowy rejs. Zwiedzaliśmy różne śliczne zatoczki, gdzie można było na przykład nurkować. Jesteśmy w Aci Marinie Slano, jest przepięknie i normalnie słońce świeci z godziny. Demonstruję i uczyć się, bo wiecznie żyć nie będę. Nie udało się. Ja oczywiście siedząc przez długi czas w kurzu i w ciemnych pomieszczeniach, no niestety nie byłam do końca przyzwyczajona do słońca i strasznie się spaliłam, więc mój wyjazd był pod hasłem. Pomyślałam sobie, o nie, dobra, koniec tych łódek, tej wody, dlatego dokładnie tydzień później. Właśnie rozpoczynam 3-dniowy rejs po Mazurach z tatą. To był wyjazd pod hasłem ojciec z córką. Wypłynęliśmy z Wygryn do Mikołajek. Popływaliśmy sobie trochę nawet na żaglach i pogoda nam dopisała pierwszego dnia. Przepłynęliśmy prawie cały Śniartwy. Teraz stanęliśmy sobie na kotwicy i tata mówi, że teraz jest ostatni dzień na pływanie w jeziorze, więc się chyba skuszę. No, ale trochę pogoda nas przegoniła i wiecie, no, z góry woda, na dole woda. Coś za relaks na łódce. Już pomyślałam sobie, dobra, okej, to już tym razem wyczerpałam swoją cierpliwość do łódek i wody. Dlatego parę dni później pojechałam na kajaki. Także moje wakacje były pod hasłem woda, żagle, podróże, rozjazdy. A właśnie, a propos podróży, Jakub Dulski, jeden z moich patronów, zadał mi pytanie, w jakich krajach byłam, jakie chciałabym zwiedzić i do których chciałabym wrócić. No i uwaga, byłam w takich krajach jak, mam nadzieję, że nie zapomnę o niczym, Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Austria, Węgry, Litwa, Rosja, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Tajwan, Stany Zjednoczone, Turcja, Egipt, chyba o niczym nie zapomniałam. Okej, a z moich marzeń, o matko, to bardzo chciałabym pojechać do Japonii, do Tajlandii, do Korei Południowej, do Meksyku i bardzo chciałabym zwiedzić też Australię i Nową Zelandię. A z krajów, miejsc, do których chciałabym wrócić, to na pewno Włochy i Korsyka. I Tajwan! Jakub zapytał mnie również w ramach pytań od moich patronów z Patronite, jak mi idzie realizacja postanowień noworocznych, o których wspominałam na Instagramie. Mówiłam, że chcę się więcej uśmiechać, no to wychodzi, jest okej. Okay. Kolejne postanowienie to... Może powtórzymy angielski. Chciałabym udoskonalić znajomość języków obcych. No to oprócz oglądania seriali w języku angielskim, no to idzie średnio. Chciałam poćwiczyć trochę francuski, ale to... Czyli po pompetetondy. Chciałam też nauczyć się rosyjskiego, ale niestety umiem tylko powiedzieć. Mnie zawód Małgorzata Kozłowska. Ja uważaję piec. W swobodnej Rymie ja putyszystwuję. Ja tam gaduję w Rosji, w Sankt Petersburgu na bukalnym konkurs festiwalie. Peju się maska. To jest troszkę nieaktualne, bo to już było 2 lata temu, ale kolejnym postanowieniem było to, że chcę się przestać garbić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak zaczynam nagrywać, to jestem wyprostowana i później tak cały czas schodzę niżej. Prawie dotykam brodą kolana. A powinnam być przecież wyprostowana, tak. To postanowienie na razie nie idzie. Zacząć ćwiczyć jogę. Kupiłam karnet, byłam 2 razy, bardzo mi się podobało i zamierzam chodzić regularnie. I ostatnie postanowienie to jeść mniej pizzy. Pizza time. Jak można nie jeść pizzy? Jak można wyrzec się tego wspaniałego jedzenia? No niestety jest to niewykonalne, nie udało się. Jem pizzę cały czas w dużych ilościach i nie przestanę. A właśnie, jak jesteśmy przy pizzy, to Kuba też zapytał mnie, jakie potrawy oprócz pizzy lubię jeść. Pizza time. Nie, no żartuję. Ramen. Lubię tajskie curry, tylko żółte, nie czerwone i nie zielone, bo są wściekle ostre. Przepyszne. Lubię takie indyjskie serki w sosie z orzechów nerkowca.
Dla odmiany Kuba Magdziak zapytał mnie, jak zaczęła się moja historia ze śpiewaniem. And yeah! Oh my god! I'm sorry, let me do it again. Wiecie co, zastanawiałam się nad tym, czy tak opowiadać, jak to w przedszkolu, a jak to w szkole podstawowej, muzycznej, na warsztatach, coś tam, coś tam. I doszłam do wniosku, że po prostu powiem wam, że ja od zawsze uczyłam się śpiewać. Dzięki pomocy moich rodziców i ich wsparciu trafiłam na wielu nauczycieli, wiele osób próbowało wskazać mi dobrą drogę, uczyłam się wielu technik, z każdej chciałam zgarnąć coś dla siebie. Bywało lepiej. Oh, I'll always love you. Bywało trochę gorzej. I miałam taki jeden problem. Bardzo chciałam upodobnić się wokalnie do takich swoich idolek. I wydawało mi się, że jak nie mam tych jakichś górnych dźwięków, to już się nie nadaje i to nie ma żadnego sensu. Ale na szczęście jakiś czas temu odkryłam, że ej, chyba mój głos lubię taki, jaki im jest i o to trzeba walczyć. Michał Borciuk zapytał mnie, kto jest moim ulubionym Avengersem. No więc waham się trochę między Iron Manem i Kapitanem Ameryką. Ale tak naprawdę to nie wiem, bo nigdy nie oglądałam tych filmów i też, szczerze mówiąc, nie do końca jestem fanką komiksów. Chociaż zdarzyło mi się raz być na całonocnym maratonie Batmana. Cukier! Słodkości! I różne śliczności. Michał zapytał mnie także o to, kto jest moim ulubionym aktorem dubbingowym. I jest nim Robert Czebotar, którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak Atomówki albo Toy Story. Ale masz talent! Pan ze szkoły Zelwerowiecza? Chudy. Chudy. Czy chciałabyś podłożyć głos w grze Cyberpunk 2077? Teraz kolejne pytanie. Czy aktor, grając w danej produkcji, ma podgląd na obraz i czy ma więcej informacji o fabule i o postaci? Tak, aktor ma podgląd na obraz, bo musi zsynchronizować ruch ust już wykreowanej postaci czy człowieka do tekstu, więc to tak jakby nagrywa się pod postać. Ale na przykład zdarzyło mi się w przypadku animacji, że obrazek był jeszcze totalnie w proszku. Był tylko takie kwadraty ledwo ruszające ustami, do których musiałam grać, no i dopiero później tam jakoś było to synchronizowane. A raz zdarzyło mi się, że grałam tylko i wyłącznie do zdjęcia i musiałam trochę na słuch i pod mój głos był tworzony obrazek. Ostatnio na przykład nagrywałam film, to nie widziałam filmu w całości, tylko i wyłącznie swoje fragmenty, żeby mniej więcej znać kontekst sceny i dostosować oczywiście grę i emocje. Ach, trochę tych pytań się uzbierało przez moją wysoką częstotliwość udostępniania materiałów na YouTubie. No, w każdym razie bardzo wam, kochani patroni, dziękuję za pytanie i za wasze wsparcie. Mecenasami odcinka są Marcin Jarmołowicz, Krzysztof Kawa, Rafał Szul, Jakub Durski i Michał Borciuch, który ma dzisiaj, czyli dokładnie 28 września urodziny. Michał, wszystkiego najlepszego, niech się spełnią twoje marzenia. 100 lat! Ale to też jakoś nie za bardzo mi wchodzi. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Też do niczego. Kochani patroni, bardzo wam wszystkim dziękuję i oczywiście wszystkich zainteresowanych zachęcam. Link do mojego konta na Patronite jest w opisie. I na dzisiaj bardzo wam wszystkim dziękuję. Wkrótce na moim kanale pojawią się 3 nowe filmy muzyczne. Audio już mam. Na wideo jeszcze musicie sekundkę poczekać. Znacie mnie, ja nie idę w ilość, tylko jakość i chcę, żeby teledyski były wyjątkowe i niepowtarzalne za każdym razem. A na dzisiaj serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia. A zapomniałam, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie dzwoneczek, ciskajcie Instagrama, followujcie Facebooka, polubcie mój profil na gronie i widzimy się na naszej klasie. Pa! Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się! Schowaj ten język! No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się!